Cześć, to ja, Wojtek Pietraszek. Kolejna kolęda wśród nocnej ciszy. Jedziemy. Gramy tą kolędę znowu w tonacji E, czyli struna piąta na siódmym progu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Posłuchajcie, jak ona brzmi. Zakres dźwięków, które tutaj gramy, to od szóstego progu do dziewiątego. Czyli znowu ta zasada, że właściwie palców nie przestawiamy gdzieś tam po różnych progach, tylko w zasadzie one są cały czas jakby w jednym miejscu. No i teraz dajemy. Wśród nocnej ciszy, sam jakby można sobie uzmysłowić melodię pod te trzy wyrazy. Wśród nocnej ciszy. Ok? Czyli tak, 7, 9, 6, 7, 7, 7, 9, 6, 7 i szy jest na najgrubszej. No u was na najgrubszej, ja mam siódmą strunę, więc nie bierzcie pod uwagę. Przepraszam was za to, ale nie mam innej gitary w stroju standardowym. Więc na najgrubszej strunie kończymy na progu siódmym. Szy na progu siódmym. I teraz głos się rozchodzi. Zaczynamy na szóstym progu na strunie D. Raz, dwa, trzy, cztery na czwartej strunie. Teraz znowu to samo, co w siódmej nocnej ciszy, czyli ta sama melodia. Czyli po prostu najpierw jest... I drugi raz to samo. I teraz następny motyw. On jest i to się on zaczyna od siódmego progu, czyli od tego, od którego zaczynamy całą kolędę. 7 i na strunie czwartej D, raz, dwa, trzy, cztery, tylko że szósty próg. I ostatni motyw. Czyli to byłoby tak. 7, 7, 9, 9, 6, 7, 7, 9, 9, 7. I cała kolęda, jakby cały ten schemat przechodzimy, gramy jeszcze raz. Papatki, myślę, że wszystko było całkiem fajnie, więc do dzieła.